Chciałem przywitać wszystkich, szczególnie widzów, i przedstawić informacje na temat zawodów strzeleckich organizowanych w ramach akcji Zima z Ligą Obrony Kraju. Jak co roku taką akcję zimową organizujemy rokrocznie już od 16 lat. W tym wypadku szczególną taką imprezą jest podsumowanie strzelania w ramach akcji Zima, które odbywa się zawsze w szkole podstawowej numer 4. I w tej akcji uczestniczy młodzież wszystkich szkół, które otrzymują informacje o po prostu przebiegu takiej imprezy. Jeśli chodzi o tą imprezę, ona nazywa się imprezą strzelecką rodzinną, czyli w niej uczestniczy młodzież, rodzice, nauczyciele, po prostu wszyscy ci, którzy chcą po prostu sobie uatrakcyjnić tryb wypoczynku zimowego. Jest to organizowane szczególnie dla młodzieży, ta, która nie korzysta z formy wypoczynku zimowego zorganizowanego, i w dzisiejszym dniu, akurat przy tak bardzo mroźnym, można powiedzieć, dniu, gdzie temperatura sięga około 20 stopni w minusie, jednak mimo wszystko tej młodzieży troszkę przyszło i uczestniczy w tych zawodach. Zawody po prostu odbywają się w formie takiej organizowanej, żeby sobie tylko postrzelać. Z tego, według regulaminu tych zawodów, typujemy najlepszych indywidualnie i zespołowo, jeśli chodzi o szkoły, i później przesyłamy dyplomy dla trzech najlepszych uczestników indywidualnie i trzech najlepszych zespołowo. Dziękuję. Czterdzieści na barek, powinien być tej strony.